Dzień dobry kochani w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj mamy dzień, w którym miałam zacząć sprzątać mieszkanie, odgracać je. Mówię, że to chyba od dwóch vlogów i miał być to dzień, ale jest godzina 13, a ja jeszcze nie zaczęłam. Właśnie robię się pierogi dla Kostka, właśnie skończyłam poprzedniego vloga i właśnie zaczynam kolejnego. Powiem Wam, że w ogóle dziwnie tutaj jakoś tak, rzadko nagrywam z tego miejsca, rzadko nagrywam z naszej sypialni, a jednocześnie z Kostka pokoju. Chciałabym bardzo trochę tutaj pozmieniać ogólnie, więc dużo pracy przed nami. Nie wiem, czy ogarnę to czasowo, powiem Wam, że jakbym miała teraz tydzień wolnego i do tego, żeby jeszcze nikogo w domu nie było, to może wtedy bym zdążyła to ogarnąć, ale w tych realiach, kiedy Kostek jest w domu, jest naprawdę ciężko. Dobrze, że chociaż Franek dobrze się czuje jednak i poszedł dzisiaj do szkoły, to jest zdecydowany plus. No ale sami wiecie jak jest, nie jest lekko. Byłam na zakupach, pokupiłam jeszcze jedne świąteczne piżamki dla siebie i dla chłopaków, bo były takie ładne, że się nie mogłam oprzeć i też wrzucę jeszcze do paczki mikołajkowej. I zrobiłam sobie paznokcie. Zobaczcie jakie ładne, czerwone. Ładne, prawda? Tylko, że tu już, nie wiem czy to będzie widać. O, zła ostrość! Tu już, o, widzicie, zaczął mi schodzić ten lakier, jakoś, nie wiem, źle go dociągnęłam, nie dociągnęłam bazy, nie, znaczy bazy, topu. Nie wiem, będę musiała poprawić, na razie jest jak jest, troszkę obskubane, ale mówi się trudno. No, i tak to wygląda. Jestem zła na siebie, że nie ogarnęłam tego wcześniej i teraz jest już 5 grudnia, już powinna być choinka, już powinna być dekoracja, a my mamy po prostu masakryczny bałagan i stwierdzam, że mamy zdecydowanie za mało miejsca i dużo rzeczy jest do zmiany po prostu. Ale dobra, nie będziemy tak negatywnie rozpoczynać tego vloga. Zaczynamy pozytywnie. O, Franek właśnie wrócił ze szkoły. Jak było w szkole? Spoko. Git? Tak. Jakieś ocenki? Tak, czwóreczka. Z czego? Z kartkówki z matematyki. A to nie był sprawdzian? Nie. A ze sprawdzianem jeszcze pani nie sprawdziła? Znaczy to był z tych ułamków. No to był sprawdzian. No to piona! Ty patrz na mnie. Nie patrz na Kostka. Dobre? Ale jesteś moim kochanym braciszkiem i ja chcę na ciebie patrzeć, bo ty masz taką piękną twarzyczkę. Dobra, zabiorę wam to. To moje zakupy z Rossmana. Dobre te pierogi, czy nie? Tak, tylko że bardzo gorące. Kupiłam sobie taki olejek w Rossmanie do mycia twarzy. Chciałam powiedzieć. Jeszcze nie miałam tego, ale ja bardzo lubię produkty z tej serii. Lubię i peeling enzymatyczny, i lubię ten mikrozuszający tonik, więc mam nadzieję, że mi się to fajnie sprawdzi. Co mnie podkusiło? Nie wiem.
dobre? Chcesz jeszcze troszkę? Nie. Samego rosółku bez makaroniku? Już. Wiesz, że dzisiaj musimy napisać list do Świętego Mikołaja, bo jutro są Mikołajki. Jutro przychodzi Mikołaj, zostawia mały upominek i zabiera list. I musimy mu zostawić mleczko, jakieś ciasteczko i dla Renifera co? Marchewkę. Marchewkę, tak. Mama zaraz skończy sprzątać i piszemy, okej? Okay? No słuchajcie, jest bliżej niż dalej końca. Możesz sobie zjeść ciasteczko. Ale jeszcze trochę zostało. Masakra, co nie? Masakra. Zobaczcie, tu wszędzie się walają. Ale tutaj zaczyna to wyglądać już całkiem, całkiem nieźle. My mamy mało miejsca, naprawdę mało miejsca na te ciuchy. Ale spoko. Poukładałam kolorystycznie i myślę, że trzyma się to kupy. A ja to chyba jestem ostatnim domem, takim... Boże! Zielona w kretarce. Kominika. Ja to chyba jestem... w ogóle my chyba jesteśmy ostatnim domem, w którym jeszcze nie ma dekoracji świątecznych i choinki. No to idź umyć szybciutko. Albo wytrzyj sobie tutaj tą, masz chusteczkę. Ale zmieni się to, zmieni się to. Jutro mam od rana pracę i po południu też mam dużo pracy, więc nie wiem, jak to będzie jutro, ale postaram się chociaż jeszcze tą drugą szafę ogarnąć, także co jeden dzień taką malutką szafę będę ogarniać z rzeczy i mam nadzieję, że mi się to uda. I wtedy, jak już ogarnę, to będą dekoracje świąteczne, myślę, że już po weekendzie, a może uda się wcześniej, co tam? Gorączkę. A, no to chodź, zdejmiemy ten sweterek, żeby cię nie zjawił, tak? Zmierzyć ci gorączkę? Ty sam chciałeś? Dobrze. Ojejku. Mój Kostyś ma taki brzydki ten kaszelek. Tak się słabo czuje, chłopczyk, prawda? Poczekaj, mama ci pomoże. 37,5, słuchajcie. A już nie miał gorączki. Rzeczy, które włożyłam tutaj teraz do torby, idą na oddanie. Zawiozę je do mojej mamy. Zobaczymy, może sobie coś wybierze, może zawiozę jeszcze do jakiejś koleżanki, może coś sobie wybierze, a to, co zostanie i nikt nie będzie chciał, to oddamy potrzebującym, tak? Nie będę wystawiać tego na Vinted, bo nie mam gdzie tego trzymać i czekać, aż ktoś to wybierze, zakupi sobie. Więc zrobię w ten sposób. Tak jest? I z twoimi zrobimy tak samo, Piona? Za małymi rzeczami, tak? Dobra, będziemy pisać teraz list do Świętego Mikołaja? Tak! A gdzie masz swoje te rogi? Kredki? Kredki to zaraz znajdziemy, ale rogi te takie fajne, opaskę swoją świąteczną. Musisz się napić, Kostuś. Masz trochę ciuchy. Tak. Sprzątamy tutaj. Skończone i wygląda to tak, całkiem nieźle, co? Moja jest góra kolorystycznie ułożona, dół jest Dominika kolorystycznie ułożony. Mało miejsca, ale jakoś się pomieściliśmy i wygląda to całkiem ładnie. Teraz została do ogarnięcia jeszcze tylko ta część, w tamtej już mam swojej mam ogarniętej. I tu cały ten bałagan. I tam, i jeszcze tu, i tu, i tu, i jeszcze tu. Jednym słowem, jeszcze bardzo, bardzo dużo. Ale i tak jestem dumna, że już jedną część ogarnęłam.
Jest już dobrze po 10:00, niedawno wróciłam do domu i zorientowałam się, że chłopcy nie naszykowali dla Mikołaja marchewki, mleczka i pierniczków. No i zrobiłam to, naszykowałam. Teraz idę się ogarnąć i czekam jutro rano na prezent. Zobacz! Zobacz! Kogo to są ślady? Kogo to są ślady? Zobacz, chodź. Zobacz, to Mikołaj chyba zostawił takie ślady. Zobacz, mama przygotowała dla niego pierniczki, mleko i dla reniferka marcheweczkę. I co? Zjedzone i wypite, widzisz? Widzisz? Zobacz. To nie wypite, to jest złe i to jest złe. No? Ja nie mogę, był u nas Mikołaj. A gdzie prezenty zostawił? No co, chcesz zobaczyć, co tam jest? Co to jest? Stworek. Co to są? Ładne, świąteczne. Co to jest? Co to jest? Czy to jest mikrofon? Otworzyć ci? Dzisiaj szukamy szóstki. Są Mikołajki, więc jest 6 grudnia. Tu jest szóstka. Tu. Otwieramy? O, ja nie mogę, co to jest? Wow, czekaj, bo ciężko wyciągnąć. Auto! Jakie ekstra auto! Super! No to to, dokładnie. Ale piękne, pokaż. Wow. Cieszysz się? Dzieciaki bardzo zadowolone i to jest najważniejsze, ale ja nie mogę się dzisiaj wyrobić do pracy, słuchajcie. Ja już muszę kostkowi dać syropy. A za 20 minut mam...
miała też lekcję indywidualną, więc no. A jeszcze dziadek podwiózł Franka do szkoły, bo Frank też się nie mógł wyrobić, bo najpierw nie chciał otwierać prezentów, powiedział, więc teraz na takim etapie wierzę, nie wierzę i w ogóle, wiecie. Ale później jak otwierał, zaczął otwierać, to już nie wyrobił się, żeby iść do pracy, więc do pracy, do szkoły. Dlatego dziadek go podwiózł. Chodź tutaj, Kostysiu, szybciutko na syropki. Chodź, misiaczku. Kostuś, bo mama się śpieszy do pracy. Proszę cię, przyjdź na syropki. Chodź, misiaczku. A w ogóle to super, bo ani jedna, ani moja mama, ani rodzice Dominika, teście, nie spodziewali się, że dostaną jakieś prezenty mikołajkowe od nas. Mamie to w ogóle wczoraj włożyłam. Co tam? A chcesz tu wejść wyżej? No to chodź, czemu nie mówisz? Hops. I hops. Tak? A, chcesz pokazać auto swoje, super. Mamie to wczoraj w ogóle przywiozłam moje ciuchy właśnie te z szafy, żeby sobie zobaczyła, czy czegoś stamtąd nie chce. I jak tam byłam zostawić te ciuchy, to jak ona nie widziała, to pobiegłam do jej sypialni, włożyłam jej pod poduszkę prezent, więc w ogóle się nie spodziewała. Dopiero kiedy położyła się spać, to no to zobaczyła, że coś tam jest, że podziękowała mi bardzo, że się nie spodziewała, że się ucieszyła, super. A dziadkowie? A dziadkom? Gdzie masz picie swoje? Gdzie? O, Matko Boska! Jest picie Kostysia! Szybciutko! Bo to niedobre, co nie? Niedobre, ale bardzo zdrowe, bo to propolis. A dziadko wczoraj zawiozłam po pracy, a wczoraj kończyłam bardzo późno, przed 10 dopiero byłam. Przed 22 dopiero skończyłam i wtedy im szybko podwiozłam pod drzwi i napisałam SMS-a, że jakiś Mikołaj im zostawił paczki. Więc też fajnie, też się nie spodziewali, myślę, i się ucieszyli. Witaminka D. Więc super wyszło. Ja lubię właśnie sprawiać takie niespodziewane małe. O Jezu! Takie niespodziewane małe prezenciki, bo one najbardziej cieszą. No i to jest takie miłe, bo nie tylko obchodzimy święta, jak jesteśmy dziećmi. Ja uważam, że w ogóle robienie prezentów dorosłym jest równie ważne, jak robienie prezentów dzieciom, dlatego że wszyscy jesteśmy równie ważni, wszyscy równie mocno możemy się cieszyć tymi świętami. I o to właśnie chodzi, żeby nie zatracać magii. Słuchajcie, mikołajki rano zaliczone. W ogóle uważam, że mikołajki to powinny być zawsze w weekend, żeby te dzieciaki miały czas, żeby się nacieszyć z tymi zabawkami, bo tak to rano dostają te upominki jakieś od tego świętego Mikołaja. Tu się trzeba zbierać do przedszkola, do szkoły. No akurat Kostek dzisiaj do przedszkola nie, ale jest przeziębiony, więc no wiecie, o co chodzi. Do rodzice do pracy, więc tego czasu mało jest rano. No ale najważniejsze, że dzieciaki zadowolone, chociaż wiecie, Franek to już jest na takim etapie, że w ogóle Mikołaj, mamo, proszę cię, cringe. Nie będę w żadnej czapce świętego Mikołaja chodził. No ale to taki etap, taki wiek. Chociaż ja mu tłumaczę, wręcz nieważne, czy ty wierzysz w tego świętego Mikołaja, czy nie. Czy on jest, czy nie. Ważne jest to, żeby się właśnie cieszyć z tego okresu. No i tak mu tłumaczę, ale wychodzi różnie. Ja na przykład w ogóle myślę, że nawet jeżeli nie ma kto nam zrobić prezentu, albo wiecie, że to nie będzie wasz jakiś tam wymarzony prezent, a same sobie możecie na to pozwolić, to żeby sobie samemu robić też prezenty. Ja na Mikołaja na przykład kupiłam sobie, na Mikołajki właśnie, kupiłam sobie piżamy, które wiedziałam, że raczej od nikogo nie dostanę, a wiedziałam, że bardzo mnie ucieszą i chciałabym takie mieć, dlatego kupiłam sobie piżamy, zapakowałam sobie ładnie i też dostałam je od świętego Mikołaja. I wcale nie myślę, że to jest jakieś w ogóle beznadziejne i żałosne, tylko uważam, że to jest właśnie super, żeby sobie samemu też móc sprawiać radość i nadal myślę, że to jest magia świąt i nadal mnie to strasznie cieszy. Już się nie mogę doczekać, jak przyjadę po południu do domu, wypiorę te piżamki i dzisiaj w nie wskoczę, tylko jeszcze musimy pościel zmienić na nową, świąteczną też. Dzień dobry. Jedną, bo chciałam sobie znowu aplikację i zobaczymy, co pójdzie. Dobra? Nie, 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 n
wyskoczyłam na szybką kawkę do Żabki. Po kawkę do Żabki, nie na kawkę do Żabki. I wracam do studia. Jeszcze godzinka zajęć przede mną porannych. Właśnie wracamy z Kostysiem do domu. Odebrałam go od dziadka. Byłam jeszcze na zakupach. Miałam lekcję pilates. Później byłam na zakupach w Biedronce, bo dzisiaj skorzystałam z ostatniego dnia promocji. Minus 50% na drugą sztukę. Zabawki. No i odebrałam Kostysia, jedziemy do domu, robimy spaghetti dzisiaj na obiad. Znowu spaghetti, ale to dlatego, że staram się teraz gotować to, co Kostek lubi, żeby coś zjadł, znowu ma słaby apetyt, więc no, celujemy w jego smaki po prostu. I co później? I później mam założenie posprzątać drugą część szafy. Czy mi się to uda? I don't know. Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że tak, chociaż dzisiaj jest pokurczony czas, bo jest 13:30 i dopiero wracamy do domu. Nie wiem, coś tu pikało. Coś tu pikało, ale już nie pika, nie? Na szczęście. Więc jest już bardzo, bardzo późno. A jeszcze dzisiaj, słuchajcie, śniadanie nie jadłam, bo nie miałam kiedy. Dopiero zjem obiad, no bo już przecież nie będę jeść teraz śniadanie się wygłupiać. Więc tak to po prostu wygląda. A później na 18 znowu wracam do studia. Jeszcze mama dzisiaj chce przyjść do chłopaków, bo Mikołaj podobno u babci zostawił jakieś rzeczy dla ciebie i dla Frania, wiesz? Takie rzeczy są. I tak to wygląda. No i tyle. Jedziemy do domu gotować obiad i mam nadzieję, że uda mi się ogarnąć drugą część szafy, ale dzisiaj będzie to trudniejsze. Słucham. Co tu bombki? A wiesz, jak tu jest pięknie wieczorem, jak się jedzie? Mówię ci, wszystko jest oświetlone i pięknie się świeci. Widziałeś już to? A, piękne, co? Okej. Okay. Pędzimy do domu. Jak pędzi wiatr. Pokażę wam coś. Mam skarpetki na Mikołaja i zobaczcie, ściągam tą kokardkę, a tutaj zafarbowała ta biała skarpetka na czerwono. Ciekawe, czy się to spierze. Bardzo jestem ciekawa tego. A oprócz tego mam super dwie pary piżamek. Te są z Pepco i kosztowały 50 zł. Długi rękaw i długie spodnie, mega świąteczne. I podoba mi się jeszcze ta taka złota nitka, coś super. A druga to jest ta z... To jest ta z Sinseya. Bardzo proszę. Holy Jolly. Holy Jolly. I te takie męskie majtasy, spodenki. Fajne. I pokażę wam jeszcze, jaką piękną książkę dostałam o zmierzchu. Jak przestać się bać życia i przeżyć je po swojemu. Dam wam znać, czy fajna. Ale dziewczyna jedna na Instagramie ją polecałam, którą bardzo lubię i obserwuję, więc myślę, że będzie fajnie. I zobaczcie, jest miejsce na notatki, a to jest bardzo, bardzo ważne. A teraz proszę, wszystkie świąteczne rzeczy, które dostaliśmy w prezencie. Super, jest piękny, jest ten sweterek. Zobaczcie, jaki Kostyś dostał sweterek. No cudowny. Wszystkie świąteczne rzeczy, które podostawaliśmy, idą do prania. Chłopców, ja wstawiam to pranie, żeby wyprać wszystkie te piżanki, żebyśmy mogli zacząć z nich już korzystać. Nie mogę się doczekać, serio, ja uwielbiam. Uwielbiam taki klimat, więc to idzie wszystko do prania, wszystkie metki trzeba odhaczyć, a ja, no cóż, nie wiem, czy zdążę jeszcze dzisiaj ogarnąć tą kolejną szafę, wątpię, bo już bym po 16 prawie, więc może być ciężko, ale i tak dużo dzisiaj zrobiłam, dzisiaj miałam dużo pracy, no i jeszcze praca mnie czeka, więc sami wiecie, jak jest. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że się podobało. Proszę, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, bo to sprawia, że więcej osób może do nas dotrzeć i nas obejrzeć, a dla nas to jest oczywiście również nagroda. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Zobaczcie, ile prania jeszcze tu czeka. I do zobaczenia już w kolejnym vlogmasie.